Dzień dobry, przepraszam za problemy techniczne. Jeszcze poczekamy tutaj chwileczkę, dlatego że zamknąłem jeden strumień, otworzyłem drugi strumień, więc zobaczymy, czy tutaj wszyscy się pojawią, którzy byli wcześniej. Dobrze. Jeszcze raz przepraszam za problemy techniczne. To zaczynamy teraz wykład 10. Dzisiaj będziemy mówili o różnych przykładach problemów nierozstrzygalnych. Więc na poprzednim wykładzie przypomnijmy, że widzieliśmy następujący problem. Pierwszy problem nierozstrzygalny, mianowicie problem stopu. Albo też zwany problem halting problem, czyli rozważmy ten problem w wersji na słowie pustym, czyli dana jest maszyna Turinga. I należy rozstrzygnąć, czy ta maszyna terminuje na słowie pustym. Czyli rozstrzygnąć to znaczy, że należy dać odpowiedź tak, jeżeli ta maszyna M terminuje na słowie pustym i dać odpowiedź nie, jeżeli nie terminuje na słowie pustym. Czyli chcemy... Tak, i to są te dwie opcje. Nie ma możliwości, żebyśmy się zawieszali, no i okazuje się, że tego problemu nie da się rozstrzygnąć za pomocą maszyny Turinga, czyli za pomocą algorytmu, czyli nie istnieje maszyna Turinga, która by tak właśnie czyniła. Więc teraz na podstawie, zaczynając od tego problemu, będziemy konstruowali różne inne przykłady problemów nierozstrzygalnych. Ten problem jest już sam jest ciekawy, dlatego że jest z punktu widzenia informatyki jest bardzo ciekawy, dlatego że to jest problem, który chcielibyśmy rozważać często różne warianty tego problemu w praktyce, czyli na przykład mamy dany program komputerowy i chcielibyśmy rozstrzygnąć, czy kiedykolwiek dochodzi do jakiegoś błędu na przykład. Czyli rozstrzygnąć, czy P może... No ten program jest napisany w jakimś języku programowania i chcielibyśmy na przykład ten program jest tak skonstruowany, że jak dochodzi do jakiegoś błędu, na przykład dzielenie przez zero, to wtedy program to zauważa i pisze na ekran słowo błąd. Czyli chcielibyśmy wiedzieć, czy dostawszy program P, czy może się zdarzyć tak, że on wypisuje na ekranie słowo błąd.
Czyli inaczej mówiąc, czy chcielibyśmy czy wiedzieć, czy P może, czy może się zdarzyć tak, że program P wywołuje jakąś wskazaną instrukcję. Mamy jakąś instrukcję, powiedzmy instrukcja w wierszu 518 i chcemy wiedzieć, czy ten program kiedykolwiek do tej instrukcji dochodzi, tak? Czyli mamy jakiś na przykład coś w tym stylu i nasz program wygląda tak i tutaj robimy i staje się równe i plus 1 i tutaj mamy instrukcję i staje się równe 0 i to jest ta instrukcja, która nas interesuje i chcemy wiedzieć, czy to jest... Dostajemy taki program i chcemy wiedzieć, czy kiedykolwiek on osiąga instrukcję i. No, w tym przypadku widać, że ten program nigdy nie osiąga instrukcji i, ale czasami to jest bardzo trudno stwierdzić, czy ta instrukcja i jest osiągnięta. Czyli na przykład możemy mieć taką, mieć jakąś mniej, trochę bardziej subtelną pętlę, na przykład napisać coś takiego. I chcemy wiedzieć, czy na przykład, czy liczba, którą osiągniemy pod koniec, jest równa. N kwadrat. No i może tak jest, może tak nie jest. Trzeba by się zastanowić, co dokładnie robi ten program. No i moglibyśmy wyobrazić sobie taką sytuację, że chcielibyśmy mieć taki program, który tak, napisać taki program, który na wejściu dostaje opis, dostaje kod innego programu oraz wskazaną instrukcję i pyta się, czy ta instrukcja jest kiedykolwiek wywoływana. No więc to twierdzenie Turinga mówi, że nie da się napisać takiego programu, który stwierdza, czy jakiś, w jakimś danym programie jakaś instrukcja jest osiągana. No, łatwo, znaczy mam nadzieję, że Państwo już są przekonani do tego, że taki program zawsze można przerobić na jakąś maszynę Turinga, Turinga M. Tak? To jest ta teza Turinga-Churcha, która mówi, że zasadniczo każdy język programowania jest równoważny maszyną Turinga, ale nie musimy tak naprawdę tego też przekształcać w ten sposób. Zaraz powiem dlaczego, ale przypuśćmy, że ten program to wcale nie jest program napisany w jakimś języku, na przykład w Pascalu, tylko jest to po prostu maszyna Turinga i tutaj ta instrukcja, którą zastanawiamy się, czy jest osiągana, czy nie, to jest jakiś stan wtedy i to jest jedyny stan kończący. Więc tak naprawdę zamiast rozważać program i jakąś instrukcję, to jest moralnie to jest to samo, co rozważać maszynę Turinga i stan, który nas interesuje, czy on jest osiągany. No i tutaj zamiast pytać, czy ta instrukcja jest osiągana, pytamy się, czy ta maszyna terminuje. Czy ona terminuje? No przypuśćmy, że ten program w ogóle uruchamialiśmy bez żadnych danych wejściowych, czyli jakby uruchamialiśmy ten program po prostu nie wprowadzając do niego żadnych danych, czyli jakby uruchamialiśmy tą maszynę na słowie pustym, bez żadnych danych wejściowych. Czyli interesuje nas, czy ta maszyna terminuje na słowie pustym. A terminuje to znaczy, że osiąga właśnie ten stan kończący. Więc tutaj możemy skorzystać z tego, że każdy program napisany w dowolnym języku programowania znanym ludzkości można przerobić na maszynę Turinga. Ale nie musimy tak robić. Moglibyśmy równie dobrze ten problem stopu udowodnić dla naszego ulubionego problemu języka programowania. Czyli równie dobrze moglibyśmy rozważyć inny wariant, gdzie nie jest dana maszyna Turinga, tylko
program P i pytanie, to jest program, który nie bierze żadnych danych wejściowych, po prostu można ten program uruchomić i czekać, co się dzieje i możemy się spytać, możemy chcieć wiedzieć, czy ten program osiąga instrukcję, jakąś instrukcję I. No i żeby pokazać, że tego problemu się nie da rozstrzygać, tak jak właśnie powiedzieliśmy, albo można to zredukować do maszyn Turinga, albo można po prostu powtórzyć, i to jest łatwiej, dużo łatwiejsze w sumie może być, chociaż sprowadza się do tego samego, ale konceptualnie jest może trochę prostsze. Można po prostu spróbować powtórzyć dowód Turinga, czyli metodę przekątniową, żeby pokazać, że tego problemu się nie da rozstrzygnąć. Czyli zamiast w tym powtórzonym dowodzie, zamiast rozważać maszyny Turinga, które przyjmują na wejściu maszyny Turinga, możemy rozważać programy napisane w naszym ulubionym języku programowania, rozważanym tutaj, które przyjmują na wejściu kody innych programów i wtedy możemy dokładnie sformułować paradoks Russella, czyli rozważyć takie programy, które nie terminują na swoim własnym kodzie. Nie istnieje taki program, który akceptuje dokładnie te programy, które nie terminują na swoim własnym kodzie. To wynika z paradoksu Russella i z tego wynika, że powtarzając ten sam dowód, tylko że w terminologii programów w naszym języku programowania możemy pokazać, że ten problem stopu, nazwijmy to osiągalność w języku P, w języku powiedzmy, mam jakiś język L, to jest program w języku L. No ten język L musi być odpowiednio bogaty, żeby dało się powtórzyć dowód z metodą przekątniową. Jeżeli język L na przykład nie umożliwia na pisanie pętli albo jakiejkolwiek rekursji, to wtedy tego dowodu się nie uda powtórzyć. Można się zastanowić, jakie są potrzebne elementy tego języka L, żeby ten dowód przeszedł. Więc to jest praktyczny problem, który dla większości rozsądnych języków okazuje się nierozstrzygalny. Ale to są problemy takie, można powiedzieć, no one są ważne dla informatyki teoretycznej, ale wydają się, że dotyczą obiektów ściśle związanych z informatyką. A można też rozważać problemy, które nie są problemy matematyczne, które niekoniecznie są związane z informatyką i zastanawiać się, czy takie problemy też mogą być nierozstrzygalne. Przykładowo taki problem matematyczny dany układ równań postaci jakiś wielomian wielu zmiennych równa się 0, rozstrzygnąć, czy on ma rozwiązanie. Ten układ, a możemy mieć wiele takich wielomianów. Co to znaczy? No na przykład mamy taki dany układ równań, na przykład x równa się y kwadrat, albo, czyli inaczej mówiąc, x minus y kwadrat równa się 0 i x plus 1 równa się 0. Tak, mamy układ równań z wiele zmiennych, czyli wiele niewiadomych i to mogło być, to są wszystko wielomiany. No jak pytam się, czy ma rozwiązanie, to powinienem powiedzieć
w ogóle jakiego rodzaju rozwiązania rozważamy i możemy rozważać na przykład rozwiązania rzeczywiste. No i ten układ równań, no on się sprowadza do tego, że x jest równy y kwadrat dla jakiejś liczby rzeczywistej y, czyli x jest nieujemny, a drugie równanie mówi, że x jest równe minus 1. No więc to musiałoby być liczba nieujemna równa minus 1, więc ten układ nie ma rozwiązania. Czyli odpowiedź jest nie. Więc jeżeli dany jest taki układ równań, to on nie ma rozwiązania. Jeżeli tutaj byśmy mieli x minus 1 równa się 0, to wtedy odpowiedź jest tak i rozwiązaniem jest na przykład x równe 1 i y równe 1. Tak więc możemy rozważać ten problem rozwiązywalności układu równań wielomianowych. No i okazuje się, że ten problem jest rozstrzygalny. To znaczy istnieje algorytm, który go rozwiązuje. To jest twierdzenie Tarskiego. I to jest problem czysto matematyczny. Tak, tutaj nie ma mowy o żadnych automatach, maszynach Turinga i tak dalej. Ale on jest rozstrzygany. Więc możemy się zastanawiać, czy są jakieś inne problemy takie matematyczne, które są nierozstrzygalne, które nie mówią o maszynach Turinga czy jakichś automatach. Zobaczymy później, że wariant tego problemu, znaczy to może powiem teraz, właściwie, bo wiele więcej nie będę w stanie powiedzieć. Więc jeżeli zamiast, czyli w wariancie rzeczywistym, ten problem jest rozstrzygalny, ale jeżeli rozważymy wariant, w którym rozważamy rozwiązania całkowito liczbowe, to ten problem jest nierozstrzygalny. To jest wynik Matijasiewicz, Davis, Putnam, Robinson. To jest trudne twierdzenie. Rozwiązanie tego... To jest pytanie w ogóle postawione przez Hilberta. Czyli Hilbert się zastanawiał, czy istnieje algorytm, który rozwiązuje ten problem. Czyli Hilbert pytał w tej swojej słynnej liście problemów z przełomu wieków XIX i XX, Hilbert spytał, czy ten problem jest rozstrzygalny. On tak naprawdę tego nie sformułował w ten sposób, dlatego że pojęcie rozstrzygalności nie istniało w roku 1900. I to jest pierwsza rzecz, więc on się spytał, czy istnieje, nie pamiętam dokładnie, jak on to sformułował, ale czy istnieje procedura, efektywna procedura rozwiązywania tego problemu. Czyli dostajemy układ wielomianów i pytamy się, jak są dane te wielomiany, one też mają współczynniki całkowito liczbowe w obydwu przypadkach. Żeby w ogóle dało się je opisać w skończony sposób, tak? Te wielomiany nie mogą mieć jako współczynniki jakichś dowolnych liczb rzeczywistych, na przykład pi czy coś takiego, bo trzeba te liczby, które są współczynnikami w tych wielomianach, mają być całkowito liczbowe czy też wymierne, to na jedno wychodzi. W ten sposób taki układ równań wielomianowych da się opisać w skończony sposób. Tak, więc Hilbert zastanawiał się nad tym i tak naprawdę on w ogóle na przełomie XIX i XX wieku w ogóle pojęcie algorytmów nie było sprecyzowane, bo to sprecyzował Turing 36 lat później, ale
Wydaje się, że Hilbert, w ogóle tak jak on to sformułował, to w ogóle był przekonany, że taki algorytm musi istnieć. On właściwie poprosił w tym swoim problemie o podanie mechanicznej procedury, która by rozwiązywała takie układy równań diofantycznych. Diofantyczne to znaczy, że interesują nas rozwiązania całkowite liczbowe. No powiedzmy, że te współczynniki też są z, to wszystko jedno. Chodzi o to, że rozwiązania mają być całkowite liczbowe. Te współczynniki są, czy są całkowite, czy wymierne, to nie ma znaczenia. Więc Hilbert postawił to pytanie i to dopiero zdaje się to jest problem Hilberta, który został rozwiązany właśnie wiele, wiele lat później. No pierwszym krokiem w ogóle było wprowadzenie, sformalizowanie pojęcia algorytmu i to zrobił Turing w roku 1936, a później przez 21 lat pracowali nad tym problemem, tak jak wspomniałem, Matijasiewicz, Davis, Putnam, Robinson i im to zajęło 20 lat, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie i znaleźli odpowiedź na to pytanie w roku 1970. To sobie sprawdziłem teraz, że ten problem nie jest rozstrzygany. Czyli tego nie będziemy pokazywać na tym wykładzie, ale to jest taki przykład matematycznego problemu, który czysto matematycznego, który nie jest rozstrzygany. Zaraz zobaczymy więcej takich problemów. Tutaj sobie zrobiłem rysunek. O, tutaj jest problem kafelkowania kwadratu. Więc nazwę to problemem kafelkowania nieograniczonego kwadratu. Jest wiele wariantów problemów kafelkowania. Zaraz omówimy kilka z nich. Więc co dostajemy na wejściu? Dany do problemu jest jakiś zbiór kafelków. Każdy kafelek ma 4 strony. Ich może być dowolna skończona liczba. To jest przykładowy taki przykładowe dane. Każdy kafelek ma 4 strony i każda strona ma swój kolor. Czyli tak naprawdę to jest każdy kafelek, to jest pewna czwórka kolorów. Mamy 4 kolorów, dlatego że określamy, powiedzmy, kolor lewej krawędzi, górnej krawędzi, prawej krawędzi i dolnej krawędzi w tej kolejności. Gdzie C to jest jakiś skończony zbiór, o którym możemy myśleć jako o kolorach. Ale to może być dowolny skończony alfabet. Tak, ten alfabet się, powiedzmy, składa z liter czerwona, czerwony, niebieski, czy tam fioletowy, żółty i zielony. Tak, jeżeli mamy, a więc tutaj w tym przypadku C to jest, są 4 elementy. One się, to jest nasz alfabet kolorów.
I a poniżej jest podany zbiór kafelków. O, gdzie umawiamy się, że na górze jest, że w tej kolejności podajemy kolory. Czyli pierwszy kolor to jest ten na górze, a później zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Tak, czyli mamy zbiór takich kafelków. Jeden z tych kafelków jest wyróżniony jako kafelek początkowy. Powiedzmy ten tutaj. Jeden z kafelków jest wyróżniony jako kafelek początkowy. Końcowy. Czyli mamy dany ten zbiór kafelków. Dwa wyróżnione kafelki. I teraz o co pytamy? Pytamy, czy da się wykafelkować. Należy rozstrzygnąć, czy istnieje pewne kafelkowanie pewnego kwadratu. Jakie to ma być kafelkowanie? Stanowić takie kafelkowanie, jak tutaj jest narysowane. Dwa kafelki mogę położyć obok siebie, czyli na przykład tutaj jest kafelek numer 1, to jest ten startowy. Powiedzmy, tu jest kafelek. Więc po pierwsze, każdy kafelek może się pojawić wiele razy. Dowolnie wiele razy, czyli możemy tych kafelków. Powiedzmy, tutaj mieliśmy 6 kafelków danych na wejściu i każdego możemy używać dowolnie wiele razy. Czyli mamy tak naprawdę dane takie nieograniczone serie kafelków i pytamy się, czy są takie zasady kładzenia kafelków. Jeżeli kładę jeden kafelek obok drugiego, na przykład ten kafelek, mogę położyć obok, na lewo od tylko takiego kafelka, który ma ten sam kolor, tak żeby stykające się ściany miały ten sam kolor. Czyli mogę te kafelki obok siebie zetknąć. A na górze nad tym kafelkiem, o tutaj oznaczonym gwiazdką, nad nim mogę położyć tylko kafelek, którego dolna ściana jest fioletowa. Czyli mogę ten kafelek tutaj na przykład położyć. No i na przykład w tym miejscu, gdzie mam znak zapytania, mogę tylko położyć pasujący kafelek, który ma po lewej stronie różową ścianę, a pod dolną ścianę, krawędź ma żółtą. Czyli na przykład mogę położyć ten kafelek tutaj. I tak dalej. Czyli stykające się ze sobą ściany muszą mieć ten sam kolor. O, i tutaj udało mi się wykafelkować pewien kwadrat 6 na 6. Za pomocą tych kafelków, które mam po lewej stronie. To jest przypadkowo akurat, że ich jest po lewej stronie jest 6 i ten kwadrat ma 6 na 6. Być może równie dobrze mógłbym wykafelkować kwadrat 100 na 100 na przykład, tymi 6 kafelkami. I dodatkowo zrobiłem to tak, że w lewym dolnym rogu jest kafelek startowy, a w prawym górnym rogu jest kafelek końcowy. I takiego kafelkowania szukamy. Czyli pytamy się, czy istnieje pewien kwadrat k na k, który możemy wykafelkować naszymi kwadratami. Czyli w tym problemie tutaj pytamy się, czy istnieje kwadrat, czyli istnieje liczba k, taka, że możemy wykafelkować kwadrat k na k. Tak, nie wiemy, jak duży kwadrat chcemy wykafelkować. To nie jest dane, to k. My mamy stwierdzić, czy da się wykafelkować jakiś kwadrat. Tak, żeby w lewym dolnym rogu był start, w prawym górnym rogu był end i dowolne dwa stykające się kafelki stykały się wzdłuż ściany tego samego koloru. Aha, jeszcze tych kafelków nie wolno obracać. Tak, czyli
każdy z tych kafelków ma wyróżnioną górną, dolną, lewą i prawą krawędź, której i one nie mają pozostać w tej orientacji. Gdyby ta liczba K była dana, taka uwaga, więc mam nadzieję, że problem jest jasny. To jest problem kafelkowania nieograniczonego kwadratu. Tak i on, ten problem, tak jak jest sformułowany, nie dotyczy żadnych maszyn Turinga, tylko jakiś, to jest kombinatoryczny obiekt, problem. Jest taka uwaga, gdyby K było dane, czyli dane na wejściu byłyby zbiór kafelków oraz liczba K, to wtedy ten problem można by rozwiązać. To problem byłby rozstrzygalny. Dlatego, że rozważylibyśmy ten kwadrat K na K i możemy spróbować wszystkich możliwych kafelkowań, czyli takich kafelkowań jest tyle, ile jest kafelków, K duże, do potęgi K małe kwadrat. Tak? W każdy kwadracik możemy położyć jeden z moc K kafelków i moglibyśmy rozwiązać ten problem, po prostu przeszukując wszystkie możliwe rozwiązania. Więc ten problem byłby rozstrzygalny. Co prawda rozwiązanie byłoby... Ten algorytm, który podaliśmy, działa w czasie wykładniczym względem danych wyjściowych, jeżeli K małe jest podane umarnie. Ale byłby to problem rozstrzygalny. Ale rzecz w tym, że to rozmiar tego kwadratu jest nieznany. Nie jest dany na wejściu. Więc pokażemy teraz, że ten problem jest nierozstrzygalny. Dobrze, to żeby to zrobić, dobrze, to ja mam tutaj jakieś notatki, ale zaczniemy od pustej tablicy, czyli chcemy zrobić redukcję z problemu stopu. Czyli chcemy pokazać, że gdyby ten problem kafelkowania podany wyżej był rozstrzygalny, to także problem stopu był rozstrzygalny. Czyli dokładniej zrobimy redukcję. Problemu stopu. Do tego problemu kafelkowania. Czyli co to znaczy? Ktoś nam daje maszynę Turinga M. Czyli tak, intuicja jest taka. Wyobraźmy sobie, że umiemy rozstrzygać ten problem kafelkowania. I mamy jakiś taki algorytm, taką czarną skrzynkę, która rozwiązuje ten problem kafelkowania. To ja teraz, korzystając z tej czarnej skrzynki, rozwiążę problem stopu. Czyli chcę napisać program, który dostaje maszynę Turinga. I rozstrzyga, czy ta maszyna Turinga M terminuje na słowie pustym. I teraz mi wolno korzystać z tej mojej czarnej skrzynki, która stwierdza, czy dany układ kafelków ma rozwiązanie. Więc co ja muszę zrobić? Ja muszę przekonwertować maszynę Turinga M do układu kafelków.
Czyli ja pokażę, jak z maszyny Turinga zrobić zbiór kafelków w taki sposób, że M terminuje na słowie pustym wtedy i tylko wtedy, gdy ten układ kafelków ma rozwiązanie. Przez rozwiązanie myślę, mam na myśli kafelkowanie pewnego kwadratu. Tak? Więc ja, to jest takie dziwne programowanie, że ja mam daną maszynę Turinga, M, i muszę ją przerobić na... Czyli maszyna Turinga to jest pewien program, można o tym myśleć. Ale muszę zapisać ten program w innym języku programowania, a moim językiem programowania jest programowanie w kafelkach. Czyli muszę napisać, skonstruować zbiór kafelków. Czyli ten zbiór kafelków to jest taki bardzo dziwny język programowania, w którym ja zadaję zbiór kafelków i pytam się, czy on ma rozwiązanie, czy nie. O, i zrobimy taką redukcję właśnie. To będzie redukcja. Czyli inaczej taka właśnie funkcja, która przekształca maszynę Turinga na zbiór kafelków w taki sposób, że zachodzi ta równoważność. No i jednocześnie dodatkowo jeszcze ta konstrukcja będzie efektywna. To znaczy... Ta konstrukcja będzie efektywna, to znaczy, że będę mógł mając daną maszynę Turinga M, ten zbiór kafelków skonstruować za pomocą maszyny Turinga. Ale to zobaczymy, to będzie jasne, że to jest efektywne. No dobrze, to... Zobaczmy, jak to zrobić. Tutaj sobie zrobię trochę więcej miejsca. Przepraszam za bałagan na tablicy. Więc to jest nasz cel. Zrobić taką redukcję. Dobrze, to zastanówmy się, jak wygląda bieg maszyny Turinga. Bo nas interesuje, czy istnieje skończony... To tutaj ten warunek, to jest istnieje skończony bieg zaczynający w konfiguracji początkowej. Czyli ta konfiguracja, to ona się składa z samych blanków, dlatego że uruchamiamy słowo na... maszynę uruchamiamy na słowie pustym i tutaj mamy głowicę w stanie Q0 ustawioną nad pierwszą pozycją. I nas interesuje, czy da się osiągnąć konfigurację końcową. Teraz konfiguracja końcowa, ona może mieć dowolne jakieś śmieci zapisane na taśmie i gdzieś tutaj jest w stanie końcowym. Dobrze, to my troszeczkę sobie uprościmy zadanie. Założymy, że nasza maszyna Turinga M przed akceptacją czyści śmieci na taśmie. Czyli będzie nas interesowało przykładowo, że maszyna kończy w takiej konfiguracji. Więc to jest bez dużej straty ogólności. Bo jak mamy daną maszynę Turinga M, to w pierwszym kroku możemy ją przerobić sobie na maszynę M', która ma tę własność, że zanim przejdzie do stanu kończącego, to czyści całą zawartość taśmy. I to można łatwo osiągnąć, więc tutaj mamy takie założenie techniczne. M czyści taśmę przed przejściem do stanu akceptującego.
powiedzmy, że nasz stan kończący to jest Q z indeksem, powiedzmy, fin. Tak, to jest tylko po to, żebyśmy sobie łatwiej uzmysłowili, jak wygląda konfiguracja kończąca tej maszyny, więc ona wygląda jakoś tak, że gdzieś, że jest znowu pusta taśma i gdzieś się znajduje głowica maszyny Turinga. Moglibyśmy nawet sobie jeszcze dodatkowo zmodyfikować tę maszynę, że tak, że ona zawsze przechodzi na pierwszą pozycję, ale to nie będzie nam potrzebne. Więc interesuje nas, czy istnieje taki ciąg konfiguracji, zaczynający w konfiguracji C0, a kończący w konfiguracji C. Więc jak wygląda ten ciąg konfiguracji? To ma być bieg. Czyli on zaczyna w konfiguracji C0, ja ją narysuję na dole. O. Tej strzałeczki nie będę pisał. I co robi maszyna? No ona... To jest nasza konfiguracja C0. W pierwszym kroku ona... No nasza maszyna Turinga ma jakąś funkcję przejścia, która jest nam znana, jest dana na wejściu. I ta funkcja przejścia mówi, co zrobić, jeżeli jesteśmy w stanie Q0 i widzimy tam blank. No i przypuśćmy, że ta maszyna Turinga w tej sytuacji zapisuje tutaj literę A, przesuwa się w prawo i przechodzi do stanu Q1. To wtedy następna konfiguracja wygląda w ten sposób, że tutaj mamy literę A, tutaj mamy, głowica się przesunęła w prawo i tam był blank, więc tak wygląda następna konfiguracja. No i co dalej? Następna konfiguracja znowu jest jednoznacznie wyznaczona przez tą poprzednią. Powiedzmy, że maszyna Turinga, jak jest w stanie Q1 i widzi blanka, to przesuwa się w prawo i pisze literę B i przechodzi do stanu Q2. W następnej konfiguracji maszyna tutaj zapisuje B i przesuwa się w prawo. I tak dalej. Powiedzmy znowu maszyna się przesuwa w prawo do stanu Q3. Tutaj powiedzmy znowu zapisała literę B. I później powiedzmy, że maszyna będąc w stanie Q3, jak widzi blanko, to przesuwa się w lewo. I przechodzi do stanu, powiedzmy, Q1. A tutaj zapisuje znowu literę A. Czyli tutaj jest A, przeszliśmy do stanu Q1. O, jesteśmy teraz w takiej konfiguracji. Czyli maszyna jest, głowica jest w tej pozycji tutaj i widzi literę B. I tak dalej, i tak dalej. No i my wiemy, łatwo jest stwierdzić, co maszyna robi w jednym kroku. Nas interesuje, czy po pewnym skończonym czasie maszyna dojdzie do tej konfiguracji, gdzie ma, gdzieś tutaj ma kufi. Więc tutaj mam narysowany gdzieś ten układ kafelków. Ok. Tutaj mam narysowany jakiś układ kafelków. O. Idea jest taka, że po pierwsze taki bieg, no on już właściwie tutaj jest narysowany. Jeżeli istnieje bieg skończony, to jego się go da narysować w pewnym skończonym kwadracie, gdzie w każdej kratce mam napisaną albo literę pojedynczą alfabetu, albo literę oraz stan maszyny. Tak? Więc jeżeli istnieje bieg skończony na słowie pustym, to go da się zapisać w pewnym kwadracie.
takim, że w pierwszym wierszu będą same blanki, ale tutaj w lewym dolnym rogu jest tutaj ten specjalny symbol Q0 oraz blank, a na górze coś specjalnego się dzieje, czyli gdzieś tam się pojawia ten symbol Q-fi. Tak więc jeżeli bieg trwa k kroków i kończy w konfiguracji ze stanem kończącym, to wtedy da się go opisać w takim skończonym kwadracie. To ten kwadrat to jeszcze nie jest żadne kafelkowanie, tylko po prostu w każdej kratce mam napisaną literę alfabetu roboczego albo literę alfabetu roboczego wraz ze stanem. No dobrze, ale my chcemy z tego zrobić pewien układ kafelków, który będzie się w pewien sposób propagował. To znaczy tutaj chcielibyśmy, żeby tu był taki kafelek, który mówi, co ma być wyżej. Czyli jeżeli tutaj mamy stan Q0, zrobimy taki kafelek. O. Więc na ścianach tego kafelku, kafelek ma 4 ściany, i w tych ścianach możemy dać pewne kolory. Kolory to są jakieś informacje z jakiegoś skończonego alfabetu. I my tutaj zrobimy kafelek, który mówi, że tutaj jest blank i był stan Q0. I teraz chcemy, żeby ta informacja, ten kafelek wymusił, że no, patrzymy na naszą funkcję przejścia i widzimy, że jak jest Q0 i blank, to głowica musi się przesunąć w prawo. To znaczy, że my chcemy jakby wymusić, że w następnej konfiguracji znajdzie się stan Q1. No ale nasze kafelki tylko potrafią się synchronizować, nie mogą się synchronizować po skosach, potrafią się tylko synchronizować w górę, w prawo, w lewo i w dół. No więc tę informację, którą chcielibyśmy przesłać, że tutaj ma się znaleźć stan Q1, musimy przesłać najpierw w górę na przykład, a później w prawo. Dobrze, więc tutaj zapiszemy taką informację, że dokładnie tą zawartość, tą trójkę, która tutaj jest opisana, czyli że mamy przejść do stanu Q1 i w prawo. Czyli będziemy mieli taki kafelek. O, taki jak tutaj. I ten kafelek będzie można tylko połączyć z innym kafelkiem, który tutaj ma na dole kolor, który jest tą trójką. A strzałka w prawo Q1. A taki kafelek z kolei, jeżeli będzie miał na dole napisaną taką trójkę, to po prawej będzie miał napisane, że tutaj głowica ma znajdować się po prawej w stanie Q1. A z kolei taki kafelek będziemy mogli tylko położyć na lewo od kafelka, który ma też taką informację zapisaną na lewej ścianie. I tutaj już, jeżeli na lewej ścianie jest taka informacja, że tutaj ma się znaleźć głowica w stanie Q1, to tutaj rzeczywiście mamy mieć napisany stan Q1 i może być jakaś literka nieznana nam. Tutaj kafelek będzie miał jeszcze jakiś kolor na dole, po prawej i po lewej. I na górze. A więc tutaj jeszcze opiszemy, jak te kolory będą wyglądały z pozostałych stron, ale na razie tylko podaję intuicję, jak ta informacja się ma propagować. Więc będziemy mieli taki kafelek, taki jak tutaj jest narysowany i on na górze będzie miał ten kolor, który jest tą trójką i jego będzie można zetknąć tylko z kafelkiem, który na dole ma tą samą trójkę. A taki kafelek, jak będzie miał na dole napisaną tą samą trójkę, to po prawej stronie w takich kafelkach będziemy zawsze mieli napisane, że stan Q1 ma się pojawić po prawej stronie. I taki kafelek będzie można tylko zetknąć na tą ścianą z kafelkiem, który faktycznie tutaj ma stan Q1. O, więc
ten sposób taki kafelek jak ten na dole wymusi po skosie, że ten stan Q1 przejdzie w prawo do góry. Z kolei będziemy mieli też kafelki, które... Zauważmy, że jak wygląda jeszcze... Popatrzmy, jak wygląda bieg maszyny Turinga. W większości przypadków nic się nie dzieje. To znaczy litera jest kopiowana z góry na dół. Zmiany zachodzą tylko w okolicy głowicy, dlatego że tak działają maszyny Turinga. Coś może się zmienić tylko tam, gdzie jest głowica maszyny Turinga. Więc większość naszych kafelków będzie mówiła, propagowała następującą informację, że jeżeli tu jest litera A i nie było tam głowicy, to na górze znowu ma się znaleźć ta sama litera A. Czyli będziemy mieli kafelki, które mają tej postaci, że tu jest litera A i wymagamy, żeby na górze znalazł się kafelek znowu z literą A. Dobrze, więc zobaczmy, mam nadzieję, że ta intuicja już jest wystarczająca, żebyśmy zrozumieli to, co tutaj się dzieje. To są kafelki, które rozważamy. Strzałeczka idea jest taka, że jak mam strzałeczkę tutaj na przykład w tym miejscu. Może zobaczmy, jak wygląda kafelkowanie za pomocą tego układu kafelków. Mam pewien układ kafelków, który zdefiniowałem na podstawie naszej maszyny Turinga M. Więc tutaj dla każdej litery alfabetu roboczego A tworzę taki kafelek, jak tutaj jest narysowany. I on ma strzałeczkę w lewo na lewym boku i strzałeczkę w prawo na lewym boku i strzałeczkę w prawo na prawym boku. I ta strzałeczka oznacza, że głowica znajduje się gdzieś tam na prawo. Nie wiemy gdzie. Podobnie taki kafelek oznacza, że głowica gdzieś znajduje się na lewo, ale nie w tym miejscu. Z kolei na przykład ten kafelek oznacza, że głowica znajduje się na lewo od tej pozycji, ale dokładnie już na następnej pozycji, od razu na następnej pozycji i tam się znajduje w stanie Q. A taki kafelek oznacza, że głowica się będzie znajdowała w pozycji, która jest tuż na prawo i w stanie Q. Bo tutaj z boku mamy narysowany, że tam jest stan Q, na prawym boku. Dobrze. A ten kafelek, więc takie kafelki robię dla każdej litery alfabetu roboczego A i dla każdego stanu maszyny Turinga Q. I teraz dodatkowo jeszcze robię takie kafelki, które mówią, co zrobić, jeżeli głowica tu się znajduje. Ja przed chwilą oznaczałem takie kafelki w ten sposób, że tutaj było napisane zarówno Q, jak i A. Ale ta informacja jest zapisana tutaj z boku. Tak jak powiedzieliśmy, taki kolor na tej ścianie tutaj oznacza, że głowica znajduje się tuż po prawej w stanie Q. Czyli tak naprawdę ta głowica znajduje się tu w stanie Q. Więc nie musimy jej tutaj pisać, bo mamy ją napisaną w tym stanie. Można myśleć o tym, że głowica przyszła z lewej strony w stanie Q. I teraz informację przesyłamy do górnego kafelka i ten kolor, który tu jest napisany, to jest trójka. Delta od Q, A to jest pewna trójka, która się składa z nowej litery kierunku i stanu. Tak? Czyli to jest coś takiego, jak tutaj jest narysowane. Dobrze, to zobaczmy, jak wygląda kafelkowanie. Muszę zacząć w lewym dolnym rogu od mojego kafelka startowego. No to biorę ten kafelek
i ustawiam go w lewym dolnym rogu. Aha, jeszcze mam takie specjalne jakieś kolory, gwiazdki i kwadraciki. Z boku zaraz zobaczymy, co one robią. Więc w lewym dolnym rogu mam ten kafelek startowy i on ma na prawej krawędzi gwiazdkę. Więc muszę go zetknąć z prawą ścianą, z innym kafelkiem, który ma gwiazdkę i to jest jeden taki kafelek, to jest taki kafelek tutaj, który ma też gwiazdkę i on wymusza, że tutaj się pojawia symbol blank. Tak? I taki znowu teraz muszę położyć na prawo kafelek, który ma gwiazdkę z prawej strony, z lewej strony. Jeden taki kafelek to jest znowu ten sam kafelek, więc tutaj znowu mi się pojawia blank. I tak dalej. I to mogę powtórzyć sobie tyle razy, jaki jest bok mojego kwadratu. Więc widzimy, że to wypisuje nam tą naszą konfigurację początkową. Aha. Więc to powiedzmy, że chcemy wykafelkować. Zastanówmy się, jak może wyglądać kafelkowanie kwadratu K na K. Więc tutaj w pierwszym rzędzie musi się znaleźć taka sytuacja. Co musi się znaleźć w drugim rzędzie? Więc popatrzmy tutaj, co możemy, jaki kafelek możemy tutaj położyć na górze. Więc musimy tutaj położyć, powiedzmy, że delta od Q0 i blank. To jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, przesuwamy się, piszemy literę A, przesuwamy się w prawo i przechodzimy do stanu Q. Czyli tutaj ta trójka to jest właśnie A w prawo i Q. Tak? To jest nasz kafelek startowy. Tutaj w tym kafelku startowym to jest jakaś konkretna trójka wpisana na górze i tą trójkę mogę zetknąć tylko z kafelkiem, który ma na dole właśnie napisaną taką trójkę. Więc kafelki, które na dole mają napisane trójkę, są tylko dwa, to znaczy są dwa rodzaje. Więc to musi być kafelek tego rodzaju. Aha. To jest, są tylko dwa. Jest tylko jeden kafelek, który ma taką trójkę napisaną na dole. Konkretnie tą trójkę. Q to jest jakiś konkretny stan. Więc kładę ten kafelek tutaj. I on powoduje, że tutaj po prawej stronie nam się pojawiła Q i strzałeczka w prawo. No dobrze, to teraz tutaj, co ja mogę narysować tutaj? Muszę tutaj narysować kafelek, który po lewej stronie ma Q i strzałeczkę w prawo, a na dole ma blank. I ta informacja nam niejako mówi, że maszyna przyszła z lewej strony w stanie Q do pozycji, w której jest blank. Dlatego, że na dole mam narysowany blank. No i jaki kafelek może mieć coś takiego narysowane? No, tylko takie kafelki mają... Więc jakie są kafelki, które na dole mają jakąś literę, a po lewej stronie mają napisany jakiś stan ze strzałeczką w prawo? To jest jedyny taki kafelek. Więc go tutaj wprowadzam. Ten kafelek, no on jest tej to jest kilka jest takich kafelków, ale z blankiem jest taki jeden, dokładnie jeden taki kafelek, więc on tutaj ma napisany, żeby na dole był blank, to on tutaj musi mieć na środku napisany blank, a na górze nie ma wyboru, jest powiedziane, co nasza maszyna robi w stanie Q, jak widzi blanka. No i ona, powiedzmy, przechodzi do stanu Q2, idzie w prawo i pisze literę B. Więc tę trójkę, jeżeli tak jest, to nasz kafelek, ten jedyny kafelek, który ma po lewej stronie napisane strzałeczkę w prawo i Q, a po dole, na dole ma blanka, on ma na górze napisane tą trójkę. Więc to jest jedyny kafelek, który tutaj muszę wstawić, mogę wstawić. No to wstawiam go. I już wiem, jaki kafelek tutaj wstawiłem. Powiedzmy, że dalej teraz przesuwam się w prawo. Jaki kafelek tutaj mogę wstawić?
To jest kafelek, w którym nie ma głowicy. Dlatego, że po lewej stronie jest ten kolor po lewej stronie mówi, że głowica jest gdzieś tam na lewo, a informacja na dole mówi, że tu musi być blank. I mam jeden taki kafelek zrobiony na tę okazję. Jest tylko jeden kafelek, który ma na dole jakąś literę alfabetu roboczego, a po lewej ma strzałeczkę. To jest taki kafelek, który mówi, że jest tylko jeden taki kafelek i ten kafelek wygląda w ten sposób, że po prostu kopiuje tego blanka tutaj i kopiuje go dalej do góry. Przesyłam tę informację, że tu był blank, do góry. A w prawo kopiuję informację, że głowica jest na lewo. A więc jest tylko jeden taki kafelek, który ma tę strzałeczkę w lewo po lewej stronie i blanka na dole. Więc znowu powtarzając to, ten kafelek tutaj musi się powtórzyć. I tutaj. I tutaj. Czyli widzimy, że tutaj kopiowany jest poprzedni wiersz, ten z poprzedniej konfiguracji. Nic się nie dzieje. Musimy po prostu skopiować cały wiersz. Powiedzmy, że kopiujemy to tyle razy, ile chcemy, czyli ile jest jaka jest szerokość naszego kwadratu, no i przechodzimy do następnego wiersza. Teraz zastanawiamy się, co tutaj musi się znaleźć. Tu musi się znaleźć kafelek, który na dole ma literę A. O. No a taki kafelek, który na dole ma po prostu literę A, na środku też będzie miał literę A. Może zobaczmy dokładniej, co się dzieje nad tym kafelkiem, w którym była głowica, o tym drugim. No właśnie, więc tutaj się musi znaleźć taki kafelek, który ma trójkę na dole, czyli jeden z tych dwóch kafelków. No i powiedzmy, że maszyna Turinga przeszła, więc który kafelek? No to jest, maszyna przechodzi w prawo, bo tam ta trójka mówi, że maszyna ma przejść w prawo. No więc to jest kafelek od tej postaci. Ale to jest konkretnie ten kafelek, który ma tutaj napisany stan Q, 2, strzałkę w prawo i literę B. No jak tu jest litera B, to ten kafelek musi mieć tutaj napisaną literę B, bo tak wygląda nasz kafelek. Jeżeli tutaj jest napisane B, to tutaj musi być napisane B i tu to B idzie dalej do góry. I strzałka w prawo jest napisana po lewej stronie, a po prawej stronie jest napisana informacja, że to Q2 przechodzi w prawo. I to jest jedyny kafelek, który tutaj możemy zetknąć. O, i to jednoznacznie już nam mówi, co tutaj na lewo musimy wstawić, dlatego że na lewo jest kafelek, w którym po prawej stronie mamy informację, że głowica jest gdzieś tam w prawo, a na dole mamy informację, że na dole było A. No i taki kafelek jest tylko jeden kafelek tej postaci i to jest ten kafelek. Tak skonstruowaliśmy nasze kafelki. Dobrze, a tutaj z kolei, jeżeli chcemy wiedzieć, co tutaj idzie, no to tutaj patrzymy, jaka informacja przyszła z dołu, to jest blank. Aha. Tak? I na górze piszemy, w którą stronę maszyna przechodzi, jak jest w stanie Q2 i widzi blanka. Powiedzmy, że idzie w lewo. Przepraszam, to idzie w lewo do stanu Q3. I zapisuje literę, powiedzmy, A. Czyli piszemy tę informację. Mamy taki kafelek, jeden dokładnie kafelek, który ma po lewej stronie to i na dole to i ten kafelek na górze ma tą trójkę. A po prawej stronie ma informację, że głowica była na lewo. No i znowu, jak mamy tutaj w tym miejscu
informację, że głowica jest na lewo, a na dole był blank, to wiemy, że jest dokładnie jeden kafelek, który tam możemy zmieścić i to jest ten kafelek. I dalej się dzieje to samo. Czyli to tutaj następuje, wymuszone jest przepisanie poprzedniego wiersza. No dobrze, no i jeszcze zróbmy tutaj ten jeden krok. Więc teraz się zastanawiamy, jaki kafelek może być powyżej tego kafelka tutaj z tą trójką na górze. Ten kafelek musi mieć na górze informację, że głowica wróciła na lewo w stanie Q3. Tutaj się pojawiła litera A, dlatego że tutaj było zapisane, że tutaj jest litera A. Po prawej stronie jest informacja, że głowica jest na lewo. Do góry propagujemy to A. Dobrze. No i teraz w tym miejscu musimy dać jedyny kafelek, który nam mówi, co się dzieje, jeżeli z dołu przyszło B, a z prawej strony głowica przyszła w stanie Q3. Więc tutaj mamy B i głowica idzie dalej do jakiejś trójki. A tutaj mamy ten kafelek, ma informację, że głowica jest gdzieś po prawej stronie. I tutaj mamy jedyny możliwy kafelek, który kopiuje to A z dołu do góry. O. Z kolei tutaj wszystko musi się skopiować. O, więc mam nadzieję, że widać, że jak mamy ten układ kafelków tak skonstruowany, jak tutaj jest pokazane, to i będziemy, zaczniemy od tego kafelka startowego, to jest jedyny możliwy sposób kafelkowania kwadratu k na ustalonego rozmiaru, k na k. W pierwszym rzędzie się ma pojawić się konfiguracja początkowa, a w każdym kolejnym rzędzie ma się pojawić kolejna konfiguracja. No dobrze, i teraz co się dzieje, jeżeli maszyna osiągnie stan kończący? W pewnym miejscu nasza maszyna, więc przypuśćmy, że maszyna osiągnęła stan kończący. Czyli jak to wygląda? Dostajemy taką sytuację, tylko że tutaj, ponieważ nasza maszyna jest skonstruowana tak, że ona zawsze czyści taśmę przed przejściem do stanu kończącego, to ta taśma, konfiguracja będzie wyglądała w ten sposób. I tutaj będzie stan kończący. Czyli tutaj mamy informację, że maszyna przyszła z prawej strony do tej pozycji i przeszła do stanu kończącego. Dobrze. Czegoś mi tutaj brakuje. W moich konfiguracjach. Aha, okej. Okay. Przypuśćmy jeszcze dodatkowo, że maszyna przechodzi do stanu konfiguracji akceptującej zawsze. W ostatnim kroku idzie w prawo. Też możemy bez straty ogólności założyć, że coś takiego następuje. Dobrze. Maszyna idzie w prawo w ostatniej konfiguracji. To tutaj mamy taki specjalny kafelek, który umożliwia nam zastąpienie tej ostatniej konfiguracji. Zamiast tutaj wpisać ten kafelek,
mogę wpisać ten taki specjalny kafelek, w którym zaczynają się pojawiać takie kwadratowe symbole. Więc go tutaj wpisuję. Jak pojawi mi się taki kwadratowy symbol, może się tylko zjawić, jeżeli okej. Tak więc no taki kwadratowy symbol się pojawia i tutaj jak się pojawi po prawej stronie kwadracik, to już mogę tylko później pisać kolejne kwadraciki. O. I te kwadraciki kopiują zawartość taśmy. Właściwie ten kwadracik jest niepotrzebny. Ten kafelek. Więc wiemy, że w poprzedniej konfiguracji wszędzie były blanki. Więc na górze w poprzednich konfiguracjach mieliśmy taki symbol, który mówił, kolor, który mówił, że tu jest blank. I nasze specjalne kafelki to są dwa specjalne kafelki. To jest ten po lewej i ten tutaj po prawej. Aha. Tak. I one mają na dole napisany blank. Więc jeżeli głowica mi przechodzi w prawo w stanie akceptującym, to ja mogę napisać tutaj też mogę w tym, przepraszam, troszeczkę uproszczę tutaj. Więc te specjalne kafelki mają tutaj napisany blank na dole. O. Więc ja tutaj mogę wpisać ten specjalny kafelek. Ponieważ wiem, że w poprzedniej konfiguracji były blanki tutaj. Więc mogę wpisać ten specjalny kafelek i wtedy mi się pojawia po prawej stronie kolor, który jest kwadracikiem. A jak mi się pojawi taki kolor, który jest kwadracikiem, to już mogę wpisywać dalej na prawo od niego tylko kolejne specjalne znaki i specjalne kafelki. I w ten sposób osiągnę ten tutaj w prawym górnym rogu ten wyróżniony kafelek końcowy. A więc jeżeli mieliśmy bieg, to jest teraz szkic. Są pewne szczegóły, które trzeba sprawdzić i być może nawet pewne są istotne szczegóły pominięte do poprawności tej konstrukcji, ale chodzi o to, żeby przekazać intuicję. Więc widzimy, że tutaj, jeżeli mieliśmy bieg akceptujący, to uda nam się osiągnąć ten kafelek końcowy w prawym górnym rogu, który ma te kwadraciki. I odwrotnie. Więc to jest ta teza, którą chcemy pokazać, że jeżeli maszyna M terminuje na słowie pustym, czyli ma bieg, skończony bieg, kończący w biegu akceptującym, wtedy i tylko wtedy, gdy ten układ kafelków ma rozwiązanie. Więc przypuśćmy odwrotnie, że ten układ ma rozwiązanie, to chcemy powiedzieć, że ta maszyna musiała mieć bieg akceptujący. No bo to rozwiązanie musi mieć w pierwszym wierszu wpisaną tą konfigurację pierwszą, a w drugim wierszu musi mieć drugą konfigurację wpisaną i tak dalej. A wiemy, że na końcu musi mieć wpisany ten specjalny kafelek końcowy. A ten specjalny kafelek końcowy musi być, on może się tylko pojawić na prawo od innego kafelka, który ma kwadracik. To może być albo ten sam kafelek, albo ten kafelek z gwiazdką. Więc są dwie możliwości. Jak może wyglądać ten ostatni wiersz? Więc musi w prawym górnym rogu się znajdować ten końcowy kafelek i na lewo od niego do pewnego momentu są te same kafelki końcowe. Czy mogłoby być tak, że są same te kafelki końcowe? Czyli nigdy się nie pojawia ten kafelek gwiazdka. No więc argumentujemy, że tak nie może być. Dlaczego? Bo jak popatrzymy na to kafelkowanie, to zawsze w którymś miejscu
Mamy kafelek, który na górnej krawędzi ma jakąś trójkę napisaną. Więc popatrzmy na ten ostatni wiersz i tutaj musiał być jakiś kafelek, który miał jakąś trójkę napisaną na dolnej krawędzi. No a te kafelki końcowe nie mają trójki napisane na dolnej krawędzi, więc musiał się tam na górze w którymś miejscu, w ostatnim wierszu musiał się pojawić ten kafelek z gwiazdką. Więc taka sytuacja jest niemożliwa, że są same, w ostatnim wierszu są same kafelki końcowe, więc wiemy, że gdzieś w którymś momencie musiał się pojawić kafelek z gwiazdką. No a to znaczy, ten kafelek z gwiazdką na lewej krawędzi ma napisany strzałeczkę w prawo i stan akceptujący. No a to znaczy tyle, że w poprzedniej konfiguracji maszyna była w stanie akceptującym w komórce na lewo. Więc to był bieg akceptujący maszyny Turinga. To jest szkic dowodu. Mam nadzieję, że intuicja jest zrozumiała, więc to, co pokazaliśmy, to jest, że naszkicowaliśmy, że maszyna M terminuje na słowie pustym wtedy, tylko wtedy, gdy to kafelkowanie ma rozwiązanie. Czyli takie kafelkowanie pewnego kwadratu. Nie znamy tego rozmiaru tego kwadratu, bo bok tego kwadratu to jest długość biegu na słowie biegu akceptującego na słowie pustym. I zachodzi ta równoważność, że maszyna M terminuje na słowie pustym, wtedy tylko wtedy tylko kafelkowanie istnieje. I co więcej, my ten zbiór kafelków KM jesteśmy w stanie wyprodukować. To jest skończony zbiór kafelków, który możemy podać bez żadnego problemu, mając dany opis maszyny Turinga M. Więc ten zbiór kafelków jest po prostu dokładnie, to jest ten zbiór kafelków, który tutaj jest podany. O, ich jest skończenie wiele. No tych kafelków, które tutaj są napisane po... One zależą oczywiście od funkcji przejścia maszyny Turinga, ale mamy ją daną. Mamy daną maszynę Turinga, czyli mamy dany jej alfabet roboczy, jej zbiór stanów oraz jej funkcję przejścia. I na podstawie tych rzeczy produkujemy... Jak ktoś mi da te rzeczy, to ja bez problemu mogę wypisać ten zbiór kafelków. A dalej mogę zapytać moją czarną skrzynkę, czy ten zbiór kafelków ma rozwiązanie, czy nie. Więc to jest efektywne przekształcenie maszyny Turinga w zbiór kafelków. Ono jest efektywne, to znaczy, że mogę za pomocą algorytmu, a dokładnie formalnie za pomocą maszyny Turinga, dostawszy opis maszyny Turinga M, skonstruować zbiór kafelków KM, tak, że zachodzi ta równoważność. No a tak jak mówiliśmy na poprzednim wykładzie, jak mamy taką funkcję efektywną, to się nazywa redukcja. Redukcja problemu, który jest opisany po lewej stronie, do problemu, który jest opisany po prawej stronie. Więc to pokazuje, że problemu kafelkowania się nie da rozwiązać, bo gdyby dało się go rozwiązać, to problem stopu tak, żeby się dało rozwiązać, co jest sprzecznością. Więc to kończy ten przykład. To jest taki kombinatoryczny problem nierozstrzygalny. Pokażemy inny problem nierozstrzygalny. Aha, może inny wariant problemu kafelkowania. To jest w tym wariancie chcemy kafelkować całą płaszczyznę. Czyli problem kafelkowania powiedzmy pierwszej, to się nazywa problem kafelkowania płaszczyzny, ale tak naprawdę zobaczymy, że to jest ćwierć płaszczyzna. Mamy, podobnie jak poprzednio, mamy dany zbiór kafelków. Nie mamy danego prawego górnego rogu, dlatego że chcemy wykafelkować ćwierć płaszczyzny. Czyli mamy tylko dany kafelek, który ma się znaleźć w lewym dolnym rogu i pytamy się, czy istnieje kafelkowanie. No,
ćwierć płaszczyzny. Czyli na przykład tak, mamy ćwiartkę, nie wiem, czy to się nazywa pierwsza ćwiartka płaszczyzny. Tak? Czyli mamy tutaj naszą płaszczyznę i chcemy mieć nieskończone kafelkowanie. Tak? I ono ma wypełnić całą ćwiartkę tej płaszczyzny. To jest inny problem kafelkowania. To się nazywa kafelkowanie Wanga, bo Wang w latach 60. postawił hipotezę, że ten problem jest rozstrzygalny i że zawsze jak istnieje kafelkowanie, to istnieje kafelkowanie okresowe. Okresowe kafelkowanie, to można sobie wyobrazić, co to jest. To jest takie kafelkowanie, które się zaczyna powtarzać od pewnego momentu. Więc Wang postawił hipotezę, że jeśli istnieje może powinienem wspomnieć wpierw, taka ciekawa własność. Zanim przejdę do tej hipotezy, porównajmy te dwa problemy. Czyli mamy ten problem kafelkowania nieograniczonego kwadratu. Ja twierdzę, że ten problem jest częściowo obliczalny. Co się też mówi rekurencyjnie przeliczalny. Co to znaczy? Przypomnijmy, co to znaczy. Że istnieje maszyna, istnieje algorytm, który dostawszy taki zbiór kafelków, odpowiada tak, jeżeli on ma rozwiązanie, a w przeciwnym przypadku się bierze. No istnieje taki algorytm, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, dla ustalonego k możemy po prostu sprawdzić wszystkie możliwe kafelkowania kwadratu k na k. A jeżeli k nie jest dane, to możemy sprawdzić najpierw, czy istnieje kafelkowanie kwadratu 1 na 1, sprawdzić wszystkie możliwości. Później sprawdzić, stwierdzić, czy istnieje kafelkowanie kwadratu 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli istnieje kafelkowanie pewnego kwadratu, to je znajdziemy, wtedy terminujemy i odpowiadamy tak. A jak nie istnieje, to wtedy algorytm się wiesza. Więc ten problem jest rekurencyjnie przeliczalny. Ale nie jest, jego dopełnienie nie jest częściowo obliczalne, czy rekurencyjnie przeliczalne. To wynika z faktu, który wcześniej podaliśmy, że jeżeli problem jest częściowo obliczalny i jego dopełnienie jest częściowo obliczalne, to wtedy problem jest obliczalny, a nie jest. Co to znaczy, że dopełnienie nie jest częściowo obliczalne? To znaczy, że nie istnieje algorytm, który dostaje zbiór kafelków i odpowiada tak, jeżeli ten zbiór kafelków nie ma rozwiązania, a w przeciwnym przypadku się bierze. Gdyby istniał taki algorytm, to byśmy mieli te dwa tak zwane dwie półprocedury. Jeden odpowiada tak, jeżeli istnieje rozwiązanie, drugi odpowiada tak, jeżeli nie istnieje rozwiązanie. I z tego moglibyśmy zrobić jeden algorytm, który odpowiada tak, jeżeli istnieje rozwiązanie, a nie jeżeli rozwiązanie nie istnieje. Więc ten problem jest częściowo obliczalny, ale dopełnienie nie jest częściowo obliczalne. Teraz popatrzmy na problem kafelkowania płaszczyzny. Więc ja twierdzę, że ten problem, że dopełnienie tego problemu jest częściowo obliczalne. Czyli, co to znaczy?
Jeszcze raz, to znaczy, że jak dostaję zbiór kafelków, to mogę skonstruować algorytm, który odpowiada, który terminuje, jeżeli nie da się wykafelkować całej płaszczyzny, a w przeciwnym przypadku się bierze. Tak? W przeciwnym... Więc tutaj, jak działa ten algorytm? Aha, więc tutaj nie ma tego kafelka końcowego. Więc algorytm ma stwierdzić, czy nie istnieje kafelkowanie całej płaszczyzny. I tutaj korzystamy właściwie z lematu Koeniga, albo stwierdzenia o zwartości, jak kto woli. Więc jest taki fakt, że istnieje kafelkowanie całej tej ćwiartki. Wtedy i tylko wtedy tej pierwszej ćwiartki, wtedy tylko wtedy, gdy istnieje kafelkowanie, dla każdego k, dla każdej liczby naturalnej k, istnieje kafelkowanie kwadratu k na k, które może mieć co bądź w prawym górnym rogu. A w lewym górnym rogu ma kafelek startowy. Więc ten fakt nie jest zupełnie oczywisty, ale implikacja z góry na dół jest oczywista. Jeżeli mogę wykafelkować całą ćwiartkę, także w lewym dolnym rogu jest kafelek startowy, no to jakby mogę popatrzeć na dowolny kwadrat k na k i dostaję, obcinając to kafelkowanie całej ćwiartki do tego kwadratu, dostaję kafelkowanie kwadratu k na k. A implikacja w drugą stronę jest, to jest zadanie właśnie na zastosowanie lematu Koeniga. Formalnie, jeżeli chcemy to udowodnić. Problem polega na tym, że mogę, dla każdego k mogę mieć jakieś kafelkowanie, czyli mogę mieć kafelkowanie kwadratu 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4 i tak dalej. Wydawałoby się, że może można wziąć po prostu takie graniczne kafelkowanie. To znaczy, no ale tak można by zrobić, gdyby te kafelkowania się zgadzały ze sobą. To znaczy, gdyby kafelkowanie kwadratu 2 na 2 w tej pozycji, ono niestety nie musi być tak, że w tej pozycji gwiazdka, to kafelkowanie nie musi dawać tego samego kafelka, co kafelkowanie nasze kafelkowanie kwadratu 3 na 3. Kafelkowanie kwadratu 3 na 3 może tam na pozycji gwiazdka może dać zupełnie inny kafelek. A kafelkowanie 4 na 4 też może dać inny kafelek. Tak? Ale rzecz w tym, że kafelków jest skończenie wiele, a my mamy tutaj nieskończenie wiele kafelkowań i nieskończenie wiele z tych kafelkowań na tej pozycji gwiazdka będzie miało dokładnie ten sam kafelek. Czyli ja mogę wybrać pewien podciąg moich kafelkowań. Może kafelkowanie trzecie wyrzucę z tego ciągu, ale być może kafelkowanie 2 na 2 i kafelkowanie 4 na 4 i 10 na 10 i tak dalej. W tej pozycji gwiazdka wszystkie będą miały dokładnie ten sam kafelek. C. O, no to świetnie. To w takim razie już mam jeden kafelek ustawiony. I mam wciąż nieskończenie wiele kafelkowań, coraz większych kwadratów, które się zgadzają przynajmniej na tym jednym kafelku. No dobrze, ale teraz mogę wziąć inny kafelek, krzyżyk. I te kafelkowania, mam nieskończenie wiele kafelków, ale one się nie muszą zgadzać na tym kafelku. No ale ponieważ kafelków jest skończenie wiele, a tutaj mam nieskończony ciąg kafelkowań, to nieskończenie wiele z nich, zasady szufladkowej, będzie miało ten sam kafelek, powiedzmy D, w tym miejscu. Więc mogę wybrać pewien podciąg moich kafelkowań, może to będą kafelkowania kwadratów rozmiaru 10 na 10, 100 na 100 i tak dalej, ale mamy nieskończony ciąg kafelkowań, coraz większych kwadratów, które w tym kafelku się zgadzają. No dobrze, jak i tak dalej. Wybierając kolejne podciągi, mogę zmusić je, żeby się zgadzały na tym kafelku, na tym pozycji, na tej 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 i tak dalej. I na każdym skończonym zbiorze kafelków, czyli na przykład na kwadracie 5 na 5, mogę
wymusić, żeby one wszystkie się ze sobą zgadzały, a później na kwadracie 6 na 6, 7 na 7 i tak dalej. I w granicy jakby dostajemy, to jest tylko szkic, ale dostajemy kafelkowanie całej płaszczyzny, czyli całej ćwiartki. To jest szkic implikacji z dołu na górę. Jeżeli mogę wykafelkować dowolnie duże kwadraty, to mogę wykafelkować całą ćwiartkę. Więc to jest taka obserwacja. I z tego wynika, że dopełnienie tego problemu jest częściowo obliczalne. Czyli ja mogę napisać algorytm, który wykrywa sytuację, że ćwiartki się nie da wykafelkować. Mianowicie ten algorytm rozważa coraz większe kwadraty k na k i dla każdego z nich stwierdza, czy da się wykafelkować ten kwadrat. Jeżeli napotkamy kwadrat, którego nie da się wykafelkować, to terminujemy i mówimy, nie, całej płaszczyzny nie da się wykafelkować. Rozważamy coraz większy k. Więc jeżeli ten algorytm w pewnym momencie terminuje, to znaczy, że to jest równoważne temu, że całej płaszczyzny nie da się wykafelkować. A jeżeli nie terminuje, to znaczy, że da się wykafelkować na mocy tego faktu. Więc to pokazuje, że w przeciwieństwie do problemu kafelkowania nieograniczonego kwadratu, który był częściowo obliczalny, ale dopełnienie nie było częściowo obliczalne, tutaj sytuacja jest inna. Dopełnienie jest częściowo obliczalne, a ten problem, ponieważ jest nierozstrzygalny, więc problem Wanga jest, okazuje się, nierozstrzygalny. Więc może wracając do hipotezy Wanga. Wang miał hipotezę, że, więc trochę spaliłem tutaj, ale Wang miał hipotezę, że jeśli istnieje kafelkowanie, to istnieje kafelkowanie okresowe. I z tego by wynikało, z tej hipotezy, że problem jest częściowo obliczalny. Dlaczego? Dlatego, że kafelkowania okresowe, nie wchodzę tutaj w szczegóły, ale kafelkowanie okresowe, można przeszukać wszystkie kafelkowania okresowe. Czyli mogę stwierdzić, czy istnieje kafelkowanie polegające na powtórzeniu jakiegoś kafelkowania k na k. Jest ich kafelkowań okresowych, można wypisać wszystkie możliwe, wyenumerować i to w efektywny sposób. Czyli zbiór kafelkowań kafelkowań okresowych jest częściowo obliczalny. Istnieje maszyna Turinga, która po prostu sprawdza po kolei wszystkie kafelkowania okresowe i stwierdza, czy to kafelkowanie okresowe jest poprawne. I terminuje, jeżeli znajdzie poprawne kafelkowanie okresowe. Czyli istnienie kafelkowania okresowego jest częściowo obliczalnym problemem. Więc jeżeli hipoteza Wanga by była prawidłowa, więc istnienie dowolnego kafelkowania jest równoważne istnieniu kafelkowania okresowego, to by wynikało z tej hipotezy, że problem Wanga jest częściowo obliczalny. Ponieważ byłby częściowo obliczalny, jego dopełnienie jest częściowo obliczalne, to znaczy mamy pół procedurę, która terminuje, jeżeli nie da się wykafelkować całej płaszczyzny i mamy pół procedurę, która terminuje, jeżeli da się wykafelkować całą ćwierć płaszczyzny. Z tego możemy zrobić procedurę, która terminuje, która stwierdza, czy całą płaszczyznę się da wykafelkować, czy nie. Więc problem byłby obliczalny. No więc to się okazało, że to jest nieprawda, więc to jest fałsz, co wykazał student Wanga, który się nazywa Berger, więc on pokazał, że ten problem jest nieobliczalny. Z czego wynika, że hipoteza Wanga jest fałszywa. Istnieją takie układy kafelków, że istnieje kafelkowanie całej ćwierć płaszczyzny, ale nie istnieje żadne kafelkowanie okresowe. Więc hipoteza Wanga jest fałszywa.
można skonstruować taki układ kafelków, że istnieją jedynie nieokresowe rozwiązania. To jest związane z taką ciekawą częścią matematyki, znaczy zabawną częścią matematyki, która się nazywa kafelkowania Penrose'a. Penrose w latach 70. Penrose, słynny fizyk, rozważał kafelkowania płaszczyzny, ale nie za pomocą kwadratów, tylko za pomocą innych kształtów, które muszą się do siebie dopasowywać, i pokazał, że istnieją takie skończone układy kształtów, że jedyne kafelkowania całej płaszczyzny za pomocą tych kształtów są nieokresowe. Więc to jest bardzo blisko związane. To wynika na przykład z tego faktu, który pokazał Berger. O, więc można sobie zobaczyć, jak wyglądają te kafelkowania Penrose'a. To są bardzo, bardzo ładne wzory, pojawiają się. Proponuję wpisać je. Te wzory nawet były wykorzystywane w pewnym momencie do produkowania papieru toaletowego. Ktoś wpadł na pomysł, że jeżeli mamy rolkę papieru toaletowego i tutaj mamy takie wzorki, które się nigdy nie powtarzają, to jak zawiniemy ten papier na sobie, tak jak to się zawija w rolkę, to te wzorki nigdy nie będą wchodziły jeden w drugi, co będzie powodowało, że ta rolka jest jakby grubsza, dlatego że nigdy się nie dopasowuje. Ponieważ nie ma okresowości, to ta, jak są rowki w papierze toaletowym i one się do siebie dopasują, no to wtedy rolka się lepiej jakby ugniata, a jak one, to jest nieokresowy, to wtedy gorzej się ugniata. Ale no to jest taka ładna bajka, ale to trochę nie działa, dlatego że papier toaletowy jest jakby jednowymiarowym obiektem. Czyli on ma swoją skończoną szerokość. I tutaj już nie jest prawda, że jeżeli mamy kafelkowania takiej, to nie jest ćwiartka płaszczyzny, tylko taki ograniczonej szerokości pas płaszczyzny. I tutaj już hipoteza Wanga jest prawdziwa. To znaczy, jeżeli istnieje kafelkowanie takiego pasa, to wtedy też istnieje kafelkowanie okresowe. To łatwo zobaczyć. Takim samym argumentem jak w lemacie o pompowaniu. Jeżeli mamy nieskończone kafelkowanie takiego pasa ograniczonej szerokości, to w pewnym momencie, jak popatrzymy, to jest pas szerokości k i tutaj mamy takie kwadraty k na k. Takich możliwych kwadratów k na k jest skończenie wiele, więc w pewnym momencie któryś kwadrat musi się powtórzyć. Aha, właściwie to co ja mówię, nie do końca jest prawdą. Można, więc hipoteza Wanga jest prawdziwa w tym kontekście. Jeżeli istnieje kafelkowanie takiego pasa, to wtedy istnieje kafelkowanie okresowe. Tym niemniej można zrobić takie nieokresowe kafelkowanie takiego ograniczonego pasa. Więc te kafelkowanie, te wzorki Penrose'a były stosowane do papieru toaletowego. Penrose pozwał do sądu tą firmę, która stosowała ten papier toaletowy. Już chyba w tej chwili nie można kupować takich papierów toaletowych z tymi wzorkami. Ale te wzorki się pojawiają w różnych ilustracjach graficznych, jako posadzka na przykład. Jest bardzo, bardzo ładny wzór, więc można sobie to zobaczyć. Więc to był przykład, inny przykład problemu nierozstrzygalnego. Ale nie pokażemy dowodu twierdzenia Bergera, który mówi, że ten problem nie jest rozstrzygalny. Ten dowód jest mocno skomplikowany. Jest dużo bardziej skomplikowany niż w przypadku ograniczonego kafelkowania kwadratu. Nieograniczonego rozmiaru. Dobrze, przejdziemy teraz jeszcze do innego problemu, który się nazywa problem PCP. To jest skrót od słów post, correspondence, problem. To jest od nazwiska Emila Posta. Emil Post pochodzi z Suwałk albo z Augustowa, ale teraz przepraszam, nie pamiętam.
O, więc on tak, Suwałk urodził się w 97 roku. I on był pionierem teorii obliczalności. Właściwie wiele pomysłów, które się pojawiły w pracy Emila Posta, pojawiły się później w pracy Turinga. Więc na przykład właśnie ten problem Posta jest przykład problemu nierozstrzygalnego i on wygląda następująco. Wyobraźmy sobie, że mamy daną taką tabelkę. Ona ma dwa wiersze i pewną skończoną liczbę kolumn. I w każdej komórce jest wpisane jakieś słowo. Te wiersze się nazywają G i H, nazwijmy je. Albo nazwijmy te wiersze wiersz pierwszy i wiersz drugi. O, albo jeszcze lepiej A i B. I w każdej komórce tej tabelki mamy wpisane jakieś słowo nad jakimś skończonym alfabetem. A więc powiedzmy, że mamy trzy kolumny. Zdana jest tabelka 2 na N wypełniona słowami. I co trzeba rozstrzygnąć? To jest przykład. Co należy rozstrzygnąć? Należy rozstrzygnąć, czy istnieje takie słowo składające się z nazw kolumn, na przykład 3, 2, 3, 1. Powiedzmy, że tak tabelka ma kolumny K. No tutaj jak się nazywają te kolumny, to nie jest ważne, ale tutaj się nazywały 1, 2, 3. Czy istnieje słowo, tutaj jest przykład takiego słowa, że jeżeli popatrzymy w pierwszym wierszu na trzecią kolumnę, a więc co robimy? Dostajemy takie słowo i przepiszemy. Co jest w wierszu A? W kolumnie trzeciej jest BBA, przepisuję. W kolumnie drugiej jest AB. W kolumnie trzeciej jest A. W kolumnie trzeciej jest BBA, a w kolumnie pierwszej jest A. A co jest w drugim wierszu? W kolumnie trzeciej jest BB. W kolumnie drugiej jest AA. W kolumnie trzeciej jest BB. I w kolumnie pierwszej jest BAA. Teraz ja patrzę na konkatenację tych słów, które mi się pojawiają w pierwszym i drugim wierszu i one mają wyjść sobie równe. Więc to słowo dostaje tutaj dwa słowa. Tutaj B, B, A, A, B, 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 A, A w pierwszym wierszu i w drugim wierszu to samo słowo. Więc formalnie to jest rozwiązanie. Czyli co to jest rozwiązanie? To jest słowo W należące do K z gwiazdką takie, że jeżeli zrobię takie podstawienie.
Więc ja tutaj mogę rozważyć takie podstawienie. Jeżeli mam słowo, które się składa z... To jest ciąg kolumn, to za pierwszą kolumnę mogę podstawić... Mam dwa podstawienia. Jedno wyznaczone przez rząd A, to jest... Więc ta tabelka tutaj na górze mi wyznacza dwa podstawienia. Tak? Jedynka przechodzi na A, dwójka przechodzi na AB, trójka przechodzi na BBA. To jest podstawienie. I rząd drugi mi wyznacza drugie podstawienie. Mam takie dwa podstawienia, które mi się rozszerzają do słów. Czyli jeżeli mam słowo, ciąg nazw kolumn, to mogę zaaplikować do tego ciągu jedno podstawienie i drugie podstawienie. Tutaj jest do ciągu 3, 2, 3, 1. Jak zaaplikuję jedno podstawienie, dostaję to słowo, a jak zaaplikuję drugie podstawienie, to dostanę to słowo. Więc pytanie jest, rozwiązaniem jest słowo takie, że jak zaaplikuję jedno podstawienie, i drugie postawienie do tego słowa, to dostanę to samo w wyniku. O, więc problem posta to jest rozstrzygnąć, czy istnieje rozwiązanie. O, więc ten problem jest też nierozstrzygalny. Ale jest, można zobaczyć, częściowo obliczalny, półrozstrzygalny. Opis dowodu nierozstrzygalności tego problemu jest podany w skrypcie w tej książce, Niwiński Ryter. Jest to problem 178, więc tam zachęcam, żeby sobie przeczytać rozwiązanie. O, to tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu zobaczymy jeszcze inne ciekawe problemy nierozstrzygalne. A w kolejnych wykładach przejdziemy do elementów teorii złożoności. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.